Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, żebyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy, macie przed sobą kartę, czy pomoc składającą się z takich pięciu stron. Zatytułowane to jest Biografia Mesjasza. To jest tego zbioru, który otrzymaliście ode mnie. Chciałbym wyjaśnić, czym to jest, co w tej pomocy znajdziecie, ale zacznijmy od tekstu Ewangelii. Mianowicie ewangelista Łukasz, który w zbiorze ksiąg Nowego Testamentu, w zbiorze, w kanonie Nowego Testamentu występuje jako trzeci, rozpoczyna swoją Ewangelię od charakterystycznego, czy bardzo charakterystycznego prologu. Najpierw pisze tak bardzo zwyczajnie, że jego służba, że jego posługa pisarza nie jest czymś oryginalnym, bo mówi, że wielu już usiłowało powiedzieć o wydarzeniach, które się dokonały. On ma świadomość tego, że to, co chce zrobić, że to, co pragnie zrobić, jest czymś, co wpisuje się w działanie innych uczniów Jezusa. Od samego bowiem początku chrześcijanie pragnęli, aby to, co jest związane z osobą Jezusa, aby to zostało przekazywane, żeby to nie uciekało. I teraz, jak wyglądała historia przekazu? Można powiedzieć, na początku, po odejściu Jezusa, po gniewowstąpieniu Jezusa, na ziemi pozostała grupka ludzi, niezwykła. Było 12 mężczyzn, którzy towarzyszyli Jezusowi od momentu chrztu w Jordanie, aż do momentu, kiedy Jezus został zabrany do nieba. Możecie zauważyć tę grupkę w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, kiedy dokonuje się jak gdyby wybranie kolegium, wspólnoty, uzupełnienie kolegium, wspólnoty 12 po zdradzie Judasza. To jest pierwszy rozdział Dziejów. Moi drodzy, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ Jezus nie pozostawił żadnej pisanej księgi, żeby było jasne. Dlaczego? Co nam to mówi? Że był taki czas, kiedy cała Ewangelia, cała dobra nowina była w grupie, żyła w grupie tych 12 ludzi, żyła w ich pamięci,
żyła w ich sercu, można powiedzieć, żyła w nich. I teraz uwaga, bo Ewangelia, dobra nowina, to nie jest coś, co jest tylko zapisane. Bo Ewangelią, dobrą nowiną, nie jest coś, nie jest wiedza, ale w świetle tej wcześniejszej konferencji, kto jest Ewangelią? Jezus z Nazaretu, Syn Boży, który zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. To jest dobra nowina. Proszę zauważyć, w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej, że nie jesteśmy jako uczniowie Jezusa, nie jesteśmy tymi, którzy mają przekazać ludziom wiadomości. Tylko jesteśmy tymi, którzy co mają? Doprowadzić do komunii z Chrystusem. Patrz, numery katechizmu Kościoła katolickiego. I dlatego, kiedy wspominam wam to wydarzenie po niebowstąpieniu Jezusa, to chcę, żebyście wiedzieli, że tych 12 to byli ludzie, o których można powiedzieć, oni znali Jezusa. Oni z Nim byli, Jego słuchali, patrzyli na to, co robił. On ich uczył, szkolił, czynił z nich kogo? Rybaków, ludzi. Pamiętacie, co Piotrowi powiedział przy powołaniu i jego bratu? Pójdź za mną, a uczynię z ciebie rybaka, ludzi, a ludzi będziesz łowił. Czyli po tym procesie, który przeszli z Jezusem, oni mają łowić ludzi. To, czego jeszcze potrzebują, to potrzebują Ducha. Duch Boży przyjdzie i Duch Boży doprowadzi ich do prawdy. Czyli Duch da im zrozumienie tego wszystkiego, co do tej pory było w ich pamięci, co może się, co było puzzlami. A Duch Święty jak gdyby pokaże im, jak to wszystko, co w tym czasie wydarzyło się, tworzy jedną całość. A ta jedna całość to dzieło, osoba, to dzieło Jezusa z Nazaretu. To, co uczynił Bóg, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Mamy więc teraz jak gdyby tych, którzy żyją, którzy znają dobrą nowinę. I rozpoczyna się proces głoszenia dobrej nowiny. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich można przeczytać, jak ten proces wyglądał. Kiedy przyszedł Duch Święty, Piotr zaczął głosić. Zaczął mówić, głosił kazanie. Opowiadał, wykrzykiwał to, co dotyczyło Jezusa. Można powiedzieć, Piotr starał się, aby ci, którzy nie znali Jezusa, aby go poznali. I Piotr mówił wtedy mniej więcej takie słowa. Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, werset 22 i następne, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez niego dokonywał, o czym sami wiecie. Z woli postanowienia Bożego został wydany, a wy rękami przestępców ukrzyżowaliście go. Bóg wskrzesił go, uwolnił od więzów. Nie było bowiem możliwe, aby śmierć nad nim panowała. I potem jeszcze takie słowo,
Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my jesteśmy świadkami. Kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga, otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego. Wylał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Cały Izrael powinien wiedzieć, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Moi drodzy, czytając te kazania w Dziejach Apostolskich, można zobaczyć, jak osoba Jezusa była pokazywana, jak była ukazywana tym, którzy albo o nim słyszeli, jak Żydzi mieszkający wtedy w Jerozolimie, albo tym, którzy w ogóle o nim nie słyszeli. Na co zwróciłbym uwagę? Autorzy tych kazań, ci, którzy, można powiedzieć, znali Jezusa, dobrą nowinę, pokazywali go jako tego, który wysłany przez Boga wypełnił misję dla człowieka, którego śmierć odkupiła ludzkie grzechy, którego Bóg wskrzesił z martwych, tego, który jest, siedzi po prawicy Boga, tego, który jest Panem, Mesjaszem, tego, w którego trzeba wierzyć. I to, moi drodzy, był zasadniczy rdzeń tego, co było przekazywane, tego, o czym mówili. Wraz, moi drodzy, z upływem czasu, co się działo? Z upływem czasu ewangeliści, ci, którzy znali Jezusa, docierają do ludzi, którzy Jezusa już nie znali. Pół biedy, jak było to społeczność żydowska, ponieważ w tej społeczności mogli mówić o Jezusie w taki sposób, gdy mówili o Nim, byli rozumiani. Gdy mówili na przykład, że w czasie Paschy, no to dla żydowskich słuchaczy było zrozumiałe, co się dzieje w czasie Paschy. Gdy mówili, że Jezus w szabach w synagodze, doskonale to rozumieli. Ale uczniowie Jezusa zaczęli trafiać do środowisk, które były środowiskami greckimi, helenistycznymi. I te środowiska nie tylko, że nie znały Jezusa, ale nie znały kontekstu kulturowo, historyczno-religijnego działalności Jezusa. I tutaj zaczęły się rodzić pierwsze potrzeby. Potrzeby wspólnot, aby poznać, aby dowiedzieć się o Jezusie czegoś więcej. Bo jeśli środowisko żydowskie usłyszało: urodził się w Betlejem, to już doskonale wiedzieli, Micheasz 5.1. Oczywiście wy już wiecie, że to Micheasz 5.1, że to 5.1 w średniowieczu się pojawiło, że na tych zwojach hebrajskich nie było numeracji. To na pewno wiecie, a jak nie wiecie, to teraz już wiecie. Ale oczywiście oni wiedzieli o tym, że był prorok Micheasz, który mówił o Betlejem. Tego nie mieli greccy, helenistyczni słuchacze, apostołów i uczniów apostolskich. I stąd we wspólnocie braci coraz bardziej zaczęła rodzić się potrzeba, zaczęto dostrzegać potrzebę, aby te opowiadania utrwalić, żeby podać jak gdyby więcej szczegółów, więcej detali. Gdzie był problem? Problem był w tym, między innymi, że Pan nie przyszedł. Dopóki bracia uważali, że Pan przyjdzie szybciutko, róg cuk, rak ciach i skończy się historia, nie było takiej potrzeby. Ale kiedy zaczęli umierać albo ginąć w prześladowaniach świadkowie Jezusa,
nagle okazało się, nazwijmy to, niezbędną koniecznością utrwalić na piśmie znajomość osoby Jezusa. Żeby było jasne, gdyby chrześcijaństwo pozostało żydowskie, to by jeszcze ze 200 albo 300 lat nie było potrzeby zapisywania, ponieważ dla Żydów pismo nie było wcale wiarygodne na zasadzie zapisania czegoś. Nauka była wiarygodna wtedy, jeśli była zachowywana przez uczniów. Oni mieli nią żyć, a nie zapisywać w księdze. Potem to widać, jak z Talmudem było, ale to przy innej okazji, na innym wyjeździe. Tutaj chcę, żebyście tylko wiedzieli, że to środowisko hellenistyczne, greckie, ono jak gdyby wymagało, czy oczekiwało księgi, czy tego, że to zostanie napisane, że zostanie spisana historia, czy też biografia, byśmy powiedzieli, Jezusa. I teraz pierwsze takie próby zaczynają się plus minus lata, koniec lat 50., lata 60. Bo mało jest już świadków. Bo są prześladowania. I teraz ewangeliści, gdy piszą, to piszą jak gdyby do konkretnej grupy słuchaczy. Piszą do konkretnej grupy ludzi. Mają swój cel. Mają swoją misję do wykonania. Chcą, aby ta grupa ludzi poznała Jezusa. Takiego Jezusa, którego oni znali. Uwaga, co powiedziałem. Oni chcą, żeby poznali Jezusa, a nie żeby mieli wiadomości o Jezusie. Może to powiecie, że słówko, ale to nie jest słówko. Bo poznali Jezusa, to znaczy oprócz Pisma jest Duch, który daje życie, że to Pismo jest żywe. A poznali wiedzę o Jezusie, to jest tylko informacja. Tak jak mówiłem, oni znali osobę i chcieli, żeby poznać osobę, a nie żeby zdobyć informację. I dlatego, gdy Ewangelie zostały zapisane, gdy widzimy, że oni wykonali, tak jak tutaj słyszymy u Łukasza, że wykonał doskonałą pracę od początku do końca, zbadał wszystko, to widzimy, że zostało to zrobione w bardzo konkretnym celu, aby to poznanie Jezusa, którego oni otrzymali, tego Jezusa, którego poznali w katechezie, w pouczeniu apostołów, żeby ich wiara mogła się umocnić przez poznanie i tego, nazwijmy, tego poszerzonego kontekstu. Poznać Jezusa w inny sposób, niż znali Go z tych podstawowych katechez. I stąd mamy to świadectwo czterech Ewangelii pisanych do różnych wspólnot, które mają to samo zadanie. Tak jak mówiłem, pisane w kontekście wiary, pisane przez wierzących, mają pokazać Jezusa po to, aby w Niego uwierzyli, albo umocnili, albo jeszcze bardziej ich wiara się, jeszcze mocniej się umocniła, ugruntowała. To, co chciałbym Wam przedstawić w tej części. Mianowicie każda z Ewangelii jest osobną całością. Jest zamkniętą całością. Ale każda z nich zawiera również pewien porządek. Każda z nich ma pewną chronologię.
I teraz od samego początku właściwie we wspólnocie Kościoła było takie pragnienie, czy nie dałoby się jakoś uzgodnić tych wszystkich czterech Ewangelii. Uzgodnić. I były dwie drogi. Jedna z nich próbowała jak gdyby powycinać z wszystkich Ewangelii to, co jest każdej z nich właściwe i utworzyć z tego jedną całość. Zrobić taki kolaż ewangeliczny. Kościół odciął się od tego myślenia. Stwierdzenie nie. Trzeba mieć świadomość różnorodności. Nie można z czterech Ewangelii zrobić jednej big Ewangelii. I nie jest taki cel. Ale ta druga droga, ona była troszeczkę inna. Mianowicie spróbowano i próbuje się właściwie do dzisiejszego dnia, jak gdyby z wszystkich Ewangelii, tak jak one są, próbuje się odczytać, czy jest możliwe jak gdyby zaprezentowanie służby Mesjasza. Jak ona wyglądała, jak ona była wpisana w czasie. Czyli proszę zauważyć, nie chcemy stworzyć jednego dzieła, tylko próbujemy zobaczyć, czy można Ewangelię, czy można Jezusa wpisać w czas, w którym żył. Żeby mieć pewną wizję, jak to jego służba mogła wyglądać. Czyli próba jak gdyby stworzenia takiej biografii Jezusa. Oczywiście ze świadomością, że jest wiele punktów takich niejasnych, że pewne teksty się nakładają, że innych nie można zadatować w taki czy w inny sposób. I dlatego, gdy myślałem o tym, w jaki sposób mam tutaj razem z wami przedstawiać i poznawać Jezusa, pomyślałem sobie, że naprawdę może być wspaniałą dla nas przygodą, jeżeli spróbujemy zobaczyć historię Jezusa i Jego służbę wpisaną w ludzkie dzieje. Czyli próba takiego jak gdyby odkrycia, aha, wyglądało to wtedy i wtedy to było, wtedy i wtedy to było, wtedy i wtedy to było. Czyli jak gdyby takie punkt, takie słupy milowe. To, czym się będę posługiwał, czy to, co macie przed sobą, to nie jest owoc mojej pracy. Ja posiłkowałem się bogobojnymi ludźmi, którzy ileś życia swojego stracili na to, żeby coś takiego przygotować. Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski, jeden z nich. Ksiądz, potem był taki jezuita Szczepański, który na początku XX wieku taką harmonię przygotował. Potem pan Wojciechowski robił coś takiego. Są, moi drodzy, więc jest tutaj jak gdyby pewna taka pomoc dla nas, żebyśmy spojrzeli na osobę Jezusa wpisaną w historię. Co jest cechą charakterystyczną? Czego możemy się z tej biografii Mesjasza dowiedzieć? Jak gdyby tak na początku trzeba, i to będzie wprowadzam takie słowo, preegzystencja, czyli punktem wyjścia jest uświadomić sobie, że Mesjasz jest kimś, kto istniał, zanim się począł i zanim się narodził. Dla nas
To jest doświadczenie zupełnie niewyobrażalne, że może ktoś istnieć, zanim się pocznie w łonie kobiety. Ale odnośnie Mesjasza trzeba powiedzieć tak. On istniał nie, i to mówi preegzystencja, nie tylko zanim się począł w łonie kobiety, on istniał zanim powstał świat i to, co jest szczytem, on zawsze istniał. Preegzystencja. Istniał przed poczęciem i zrodzeniem z kobiety, istniał przed stworzeniem świata, on zawsze istniał. Punkt wyjścia. Potem i o tym odwiecznym istnieniu mówi nam prolog Ewangelii Świętego Jana. Jak gdyby druga odsłona, to pierwsze, ta preegzystencja, to jest coś, co dzieje się w zaświatach. Drugie odsłonięcie to jest historia świata. Mesjasz ma swoją ziemską historię. Mesjasz ma swoje ziemskie korzenie. Można powiedzieć... Mesjasz nie spada z nieba, ale rodzi się z łona żydowskiej kobiety. I ta żydowska kobieta, ona ma swoją historię. Ta żydowska kobieta ma swoje korzenie, które są korzeniami Mesjasza. I dwa rodowody, które są w Ewangeliach, pokazują te korzenie. Nie ukrywam, że mam taki, wydaje mi się, sympatyczny klucz do jednego z rodowodów, ale o tym powiem jutro. Dzisiaj tylko tak, żeby was zachęcić, to chcę, żebyście wiedzieli, że Mesjasz ma też swoje ludzkie korzenie. Mamy więc drugie takie odsłonięcie. Teraz trzecie odsłonięcie. To jest, skoro ma swoje istnienie w zaświatach, skoro ma swoją ziemską historię, to przychodzi ten punkt zero, kiedy Słowo staje się ciałem. I jak gdyby tym pierwszym ziemskim okresem życia Mesjasza to jest to, co nazywamy dzieciństwem. Od poczęcia do 12-letniego Jezusa w świątyni. To jest jak gdyby pierwszy taki blok. Pamiętacie, to było to misterium wcielenia. Czyli wydarzenia związane z Jego przyjściem na świat. Nie wymieniam ich wszystkich, bo to są od A do P. Także, gdy spojrzymy na Jego dzieciństwo i Jego młodość, możemy być zaskoczeni, że później nastaje czas bardzo taki, wielka dyskrecja. Biała plama. Informuje, że Pan Jezus nie wybierał się do Indii, do Kaszmiru, nie pobierał nauki u innych mędrców. Czy ktoś z was jest ciekawy, dlaczego nie? Nie, bo wyzbył się wszechwiedzy. Nikt nie jest ciekawy? No jak ktoś zapyta, no? No właśnie, dobrze, dzięki Magdo za pytanie. Słuchajcie, bo z prostej przyczyny, bo w tym czasie w Izraelu to Jerozolima była stolicą mądrości, a nie Indie czy Kaszmir, nie? Który rabin, który Żyd by biegał do Indii? Żyd szedł do Jerozolimy, bo tam byli najmądrzejsi ludzie. No Jezus nie był głupi, tylko był mądry. I on szedł do Jerozolimy i tam zdobywano wiedzę.
Indie nie były, Indie są modne, Indie kręcą ludzi od XIX wieku, Schopenhauera i innych filozofów. Ale w czasach Jezusa to Indie przecież nikogo nie kręciły. Nikt normalny nie myślał o Indiach, tylko każdy normalny myślał o Jerozolimie, nie? A ten mniej taki, który nie mógł być w Jerozolimie, to myślał o swojej synagodze i o swoim rabinie, nie? Bo nic więcej nie potrzebował. Bo Tora była źródłem mądrości. A kto by szukał mądrości poza Torą? Myślę, że nie my. My też szukamy mądrości w naszym Mesjaszu. Więc mamy ten czas, który był dla Jezusa czasem, zajmował się tym, co każdy normalny żydowski chłopak. Czyli przygotowywał się do samodzielnego życia, zdobywał zawód. Uczył się, bo był z zawodu cieślą. No, macie wyznanie wiary Kościoła. I potem zaczyna się po tym czasie milczenia, zaczyna się jak gdyby ta publiczna działalność Jezusa. Ona ma takie intro, takie wejście, mocne uderzenie. To intro związane jest z działaniem jak gdyby takich, no nazwijmy to umownie, sił. Pierwsza siła, która przygotowuje, która jest jak gdyby takim przygotowaniem wejścia Mesjasza, to jest służba Jana Chrzciciela. To jest bardzo mocne uderzenie. Jan wybił ludzi z letargu. Druga siła, która jak gdyby przygotowuje Mesjasza, przygotowuje Mesjaszowi działanie, to jest świadectwo Boga Ojca i świadectwo Ducha Świętego, które dokonuje się w czasie chrztu w Jordanie. I trzecia siła, która przygotowuje im Jezusowi, to jest działanie demona na pustyni. On też swoim działaniem, swoim wypróbowaniem Jezusa jak gdyby wprowadza Jezusa w jego publiczną działalność. Mamy więc ten pierwszy element publicznej działalności Jezusa. Uwertura, nie? Taka przygrywka, jak zanim zaczyna się akt w operze. Potem jest akt pierwszy tej służby Jezusa. To jest pierwszy rok jego publicznej działalności. Przyjmuję tutaj, moi drodzy, klasyczne datowanie. To znaczy klasyczne w takim znaczeniu od roku 30 do 31 służbę Jezusa przyjmuje trwającą 3 albo 3,5 roku. Oczywiście te daty są umownymi datami. Ale nie jest umowne, że ten pierwszy rok służby był od Paschy do Paschy. I teraz, co było co jest jak gdyby w tym pierwszym roku publicznej działalności Jezusa? Co się tutaj jak gdyby mieści? Najprościej można powiedzieć tak. Jezus zaczyna gromadzić swoich uczniów. Jezus zaczyna odbywać czy pokazywać swoją moc. Tutaj jest Kana Galilejska. Jezus wypędza ze świątyni. Jezus rozmawia z Nikodemem. To jest czas w tym pierwszym roku, kiedy Jan Chrzciciel zostaje zaaresztowany, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką, kiedy mieszkańcy Nazaretu odrzucają jego służbę, kiedy zamieszkuje w Kafarnaum. To jest, moi drodzy, ten pierwszy rok. Działa głównie w Galilei. Można powiedzieć, to jest taki czas, kiedy z jednej strony zrywa więzi ze starym środowiskiem, pojawia się i pokazuje, odkrywa
kim jest i o co chodzi. Ale to, kim jest, pokazuje w sposób, powiedzielibyśmy, no, inny niż wyobrażają sobie ludzie. To znaczy nakazuje ludziom milczenie, nakazuje uzdrowionym, aby nie rozpowiadali o tym, ale ma swoich uczniów. Czyli jak gdyby zaczyna proces tworzenia z nich rybaków, zaczyna tworzyć z nich rybaków ludzi. Potem, gdy przychodzi drugi akt, drugi rok, również od jednej paschy do drugiej, zaczyna się od paschy w Jerozolimie, kiedy zostaje uzdrowiony paralityk. To jest, moi drodzy, taki czas, na którym tak bardzo mocno koncentrują się Ewangelie synoptyczne. To jest czas, kiedy Jezus wygłasza swoje kazania, między innymi swoje programowe kazanie na górze. To jest czas, kiedy Jezus naucza o Królestwie Bożym. To jest czas, kiedy jak gdyby zostają wypowiedziane te główne przypowieści. Ale to jest czas, kiedy Jezus już jest śledzony. To jest ten czas, kiedy Herod jest zaniepokojony. To jest czas, kiedy uczniowie zostają wysyłani na swoją pierwszą misję. To jest wreszcie czas, kiedy Jezus, no powiedzmy, tak można powiedzieć, odkrywa coraz wyraźniej, kim jest. Zwłaszcza swoim uczniom. Teraz uwaga na ostatni punkt. Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum. To jest 6 rozdział od wiersza 22 do 72. To jest, moi drodzy, wydarzenie pod koniec drugiego roku służby Jezusa. Wielki kryzys. Wielki kryzys nie wśród obcych, ale wśród uczniów. Moi drodzy, jest wiosna. Tłum został nakarmiony. W nocy Jezus szedł po jeziorze. Rankiem, gdy naucza w synagodze w Kafarnaum i mówi o tym, kim jest. I mówi o tym, że trzeba przyjmować, że trzeba się karmić nim jak chlebem, że trzeba przyjmować jego ciało. Wielu uczniów Pismo mówi, powiedziało tak: twarda jest ta mowa, któż ją może słuchać? I od tego momentu już z nim nie chodzili. Moi drodzy, to jest jak gdyby taki mocny przesiew, który się dokonuje. Uczniowie zostają jak gdyby, no uczniowie odchodzą, bo nie podoba im się to, co mówi Jezus. To jest moment, kiedy Jezus zaczyna coraz wyraźniej w Galilei piętnować faryzeizm. Bo zaczyna się trzeci rok. Ten trzeci rok to jest rok konfliktu. To jest, zaczął się on konfliktem z uczniami, kiedy odchodzą. Potem pojawiają się te wszystkie sytuacje, kiedy Jezus zaczyna piętnować faryzeuszy. I przychodzi taki moment, kiedy Piotr wyznaje swoją wiarę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wiecie, co robi Jezus w odpowiedzi na wyznanie Piotra? Mocniej? Jeszcze mocniej. To, że wyznaczył go, to jest detal w porównaniu z tym, co zrobił Jezus. Jezus, skoro
zobaczył, że oni mają wiarę, że Piotr ma wiarę, Jezus mu odkrywa tajemnicę, Mesjasz będzie cierpiał. To jest, moi drodzy, w tym trzecim odsłonie, w tym trzecim akcie, w tym trzecim roku Piotr dowiaduje się i uczniowie, że Mesjasz będzie cierpiał. I to jest moment, kiedy Piotr mówi nie. I wtedy Jezus mówi, zejdź mi z oczu, diable. Szatanie, bo nie myślisz po ludzku, po Bożemu, ale po ludzku. I to jest sytuacja kryzysu. To jest sytuacja kryzysu, który dotyka wspólnotę uczniów. Bo wydaje się, że to, co mówi Jezus, jest tak inne, tak niezrozumiałe od tego, co oni oczekiwali. I potem, jak gdyby Jezus jeszcze dwukrotnie będzie im mówił o tym, co ich czeka. Jeszcze będzie im dwukrotnie zapowiadał, że czeka go śmierć, że zostanie zdradzony, że zostanie odrzucony, ale zapowiada, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz, kiedy patrzymy na ten trzeci rok służby Jezusa, to odkrywamy Jego troskę o uczniów, odkrywamy Jego ostatnią drogę do Jerozolimy. Widzimy Jego przypowieści, ale najprościej można powiedzieć, widzimy przede wszystkim to, że jest grupa ludzi, którzy Jezusa chcą już zabić. To już jest czas spisku w tym trzecim roku, kiedy ludzie mają już pewną wizję. Chcemy go zabić. Ten człowiek nie może żyć. Można więc, czytając czy odkrywając służbę Jezusa, można dostrzegać, a ci byli z faryzeuszy, zadali mu pytanie. Rabbi, wolno czy nie wolno? Można powiedzieć, że ten trzeci rok służby Jezusa to jest czas, kiedy zbierają się nad nim chmury. I potem zaczyna się czwarty akt. Ten akt nazywamy Wielkim Tygodniem. Przy czym dzieli się ten Wielki Tydzień na czas od wjazdu do Jerozolimy aż do Wielkiego Czwartku. Ten czas wjazdu do Jerozolimy jest czasem, kiedy Baranek Boży wchodzi do miasta, aby złożyć ofiarę. To jest ten czas, kiedy do Jerozolimy przyprowadzano baranki, które miały być złożone na święto Paschy w ofierze. Jezus, gdy wszedł do Jerozolimy, gdy wjechał do Jerozolimy, oczyścił świątynię, wypędzając przekupniów, handlarzy. Wielki Wtorek jest czas dyskusji, jest czas kłótni z uczonymi w piśmie, z przeciwnikami. Jest czasem, kiedy uczniom mówi o końcu świata, kiedy zapowiada sąd ostateczny. Jest czasem tajnej narady Sanhedrynu, żeby Jezusa zgładzić. I jest też czasem zdrady Judasza. I moi drodzy, kiedy patrzymy, kiedy w ten sposób odkrywamy służbę Jezusa w tym czwartym akcie, kiedy widzimy Jezusa, który jest już w Jerozolimie, to chcę, żebyście widzieli, że to, co się dzieje,
że Jezus w to wchodzi świadomie, że Jezus wchodzi w pojednaniu z Bogiem, że to, co robi Jezus, ma na celu ocalić jak najwięcej ludzi. Ważne są to momenty, które, ponieważ one pokazują Jezusa jako tego, który jest zatroskany o człowieka aż do końca. Najbardziej znane w biografii Jezusa to jest czas tak zwanego Triduum, trzech dni świętych, czas Jezusa ostatniej wieczerzy, czas męki, czas cierpienia, tortur, śmierć, zmartwychwstanie. Potem przychodzi ten moment, kiedy Jezus spotyka się ze swoimi uczniami przez 40 dni, wstępuje do nieba. I ostatnie, na co zwracamy uwagę, to jest ta publiczna służba Jezusa dzisiaj. Jezusa, który siedzi w niebie. Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. Moi drodzy, to krótka wizja tego, jak osoba Jezusa wpisuje się, czy jak może być przedstawiona w pewnych historycznych ramach. My w czasie naszego tutaj rozważania spróbujemy skoncentrować się na kilku, na preegzystencji, na tych korzeniach, na dzieciństwie Jezusa. Potem Jego inicjacja, Jego publicznej działalności, słowa Jezusa, czyny Jezusa. Ta cała część związana z trzema aktami publicznej działalności, Jego męka, to zostawiłem na później. Po to, żeby móc Wam w niedzielę zaproponować, czy może byśmy jeszcze raz tutaj przyjechali, żeby dokończyć to, co żeśmy zaczęli. Moi drodzy, to tylko tak trochę. Macie tutaj, wierzę, dobry materiał do studium biblijnego osobistego. Dostaliście taki, dlatego powiedziałem tak w skrócie tylko, bo dałem Wam do ręki materiał, z którego można coś zrobić, z którym można coś zrobić. To jest coś, co można rzeczywiście swobodnie sobie przeczytać po to, żeby mieć pewien dobrze rozumiany schemat. Żeby wiedzieć, że naprawdę historia Jezusa wydarzyła się, uwaga, a nie zrodziła się w głowie uczniów. Historia Jezusa wydarzyła się, a nie zrodziła się w głowie uczniów. Syn Boży stał się człowiekiem. Naprawdę. Jak człowiek żył, jak człowiek umarł, jak człowiek zmartwychwstał, jak człowiek wstąpił do nieba, jak człowiek siedzi po prawicy Ojca. I jako prawdziwy człowiek wkrótce, mam nadzieję, przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, żebyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Oto słowo Pańskie.
skończmy. Moi drodzy, macie przed sobą kartę czy pomoc składającą się z takich pięciu stron. Zatytułowane to jest Biografia Mesjasza. To jest tego zbioru, który otrzymaliście ode mnie. Chciałbym wyjaśnić, czym to jest, co w tej pomocy znajdziecie, ale zacznijmy od tekstu Ewangelii. Mianowicie ewangelista Łukasz, który w zbiorze ksiąg Nowego Testamentu, w kanonie Nowego Testamentu występuje jako trzeci, rozpoczyna swoją Ewangelię od charakterystycznego, czy bardzo charakterystycznego prologu. Najpierw pisze tak bardzo zwyczajnie, że jego służba, że jego posługa pisarza nie jest czymś oryginalnym, bo mówi, że wielu już usiłowało opowiedzieć o wydarzeniach, które się dokonały. On ma świadomość tego, że to, co chce zrobić, że to, co pragnie zrobić, jest czymś, co wpisuje się w działanie innych uczniów Jezusa. Od samego bowiem początku chrześcijanie pragnęli, aby to, co jest związane z osobą Jezusa, aby to zostało przekazywane, żeby to nie uciekało. I teraz, jak wyglądała historia przekazu? Można powiedzieć, na początku, po odejściu Jezusa, po gniewowstąpieniu Jezusa, na ziemi pozostała grupka ludzi, niezwykła. Było 12 mężczyzn, którzy towarzyszyli Jezusowi od momentu chrztu w Jordanie, aż do momentu, kiedy Jezus został zabrany do nieba. Możecie zauważyć tę grupkę w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, kiedy dokonuje się jak gdyby wybranie kolegium, wspólnoty, uzupełnienie kolegium, wspólnoty 12 po zdradzie Judasza. To jest pierwszy rozdział Dziejów. Moi drodzy, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ Jezus nie pozostawił żadnej pisanej księgi, żeby było jasne. Dlaczego? Co nam to mówi? Że był taki czas, kiedy cała Ewangelia, cała dobra nowina była w grupie, żyła w grupie tych 12 ludzi, żyła w ich pamięci, żyła w ich sercu, można powiedzieć, żyła w nich. I teraz uwaga, bo Ewangelia, dobra nowina, to nie jest coś, co jest tylko zapisane. Bo Ewangelią, dobrą nowiną, nie jest coś, nie jest wiedza, ale w świetle tej wcześniejszej konferencji, kto jest Ewangelią? Jezus z Nazaretu, Syn Boży, który zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. To jest dobra nowina. Proszę zauważyć, w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej, że nie jesteśmy jako uczniowie Jezusa
Nie jesteśmy tymi, którzy mają przekazać ludziom wiadomości. Tylko jesteśmy tymi, którzy co mają? Doprowadzić do komunii z Chrystusem. Patrz, numery katechizmu Kościoła katolickiego. I dlatego, kiedy mówię, kiedy wspominam wam to wydarzenie po wniebowstąpieniu Jezusa, to chcę, żebyście wiedzieli, że tych 12 to byli ludzie, o których można powiedzieć, oni znali Jezusa. Oni z Nim byli, Jego słuchali, patrzyli na to, co robił. On ich uczył, szkolił, czynił z nich kogo? Rybaków, ludzi. Pamiętacie, co Piotrowi powiedział przy powołaniu i jego bratu? Pójdź za mną, a uczynię z ciebie rybaka, ludzi, a ludzi będziesz łowił. Czyli po tym procesie, który przeszli z Jezusem, oni mają łowić ludzi. To, czego jeszcze potrzebują, to potrzebują Ducha. Duch Boży przyjdzie i Duch Boży doprowadzi ich do prawdy. Czyli Duch da im zrozumienie tego wszystkiego, co do tej pory było w ich pamięci, co może się, co było puzzlami. A Duch Święty jak gdyby pokaże im, jak to wszystko, co w tym czasie wydarzyło się, tworzy jedną całość. A ta jedna całość to dzieło, osoba, to dzieło Jezusa z Nazaretu. To, co uczynił Bóg, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Mamy więc teraz, jak gdyby, tych, którzy żyją, którzy znają dobrą nowinę. I rozpoczyna się proces głoszenia dobrej nowiny. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich można przeczytać, jak ten proces wyglądał. Kiedy przyszedł Duch Święty, Piotr zaczął głosić. Zaczął mówić, głosił kazanie. Opowiadał, wykrzykiwał to, co dotyczyło Jezusa. Można powiedzieć, Piotr starał się, aby ci, którzy nie znali Jezusa, aby go poznali. I Piotr mówił wtedy mniej więcej takie słowa. Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, werset 22 i następne, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez niego dokonywał, o czym sami wiecie. Z woli postanowienia Bożego został wydany, a wy rękami przestępców ukrzyżowaliście go. Bóg wskrzesił go, uwolnił od więzów. Nie było bowiem możliwe, aby śmierć nad nim panowała. I potem jeszcze takie słowo. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my jesteśmy świadkami. Kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga, otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego. Wylał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Cały Izrael powinien wiedzieć, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Moi drodzy, czytając te kazania w Dziejach Apostolskich, można zobaczyć, jak osoba Jezusa była pokazywana, jak była ukazywana tym, którzy albo o Nim słyszeli, jak Żydzi mieszkający wtedy w Jerozolimie, albo tym, którzy w ogóle o Nim nie słyszeli. Na co zwróciłbym uwagę? Autorzy tych kazań, ci, którzy, można powiedzieć, znali Jezusa, dobrą nowinę, pokazywali Go jako tego, który wysłany przez Boga
wypełnił misję dla człowieka, którego śmierć odkupiła ludzkie grzechy, którego Bóg wskrzesił z martwych, tego, który jest, siedzi po prawicy Boga, tego, który jest Panem, Mesjaszem, tego, w którego trzeba wierzyć. I to, moi drodzy, był zasadniczy rdzeń tego, co było przekazywane, tego, o czym mówili. Wraz, moi drodzy, z upływem czasu, co się działo? Z upływem czasu ewangeliści, ci, którzy znali Jezusa, docierają do ludzi, którzy Jezusa już nie znali. Pół biedy, jak było to społeczność żydowska, ponieważ w tej społeczności mogli mówić o Jezusie w taki sposób, gdy mówili o Nim, byli rozumiani. Gdy mówili na przykład, że w czasie Paschy, no to dla żydowskich słuchaczy było zrozumiałe, co się dzieje w czasie Paschy. Gdy mówili, że Jezus w szabach w synagodze, doskonale to rozumieli. Ale uczniowie Jezusa zaczęli trafiać do środowisk, które były środowiskami greckimi, helenistycznymi. I te środowiska nie tylko, że nie znały Jezusa, ale nie znały kontekstu kulturowo, historyczno-religijnego działalności Jezusa. I tutaj zaczęły się rodzić pierwsze potrzeby. Potrzeby wspólnot, aby poznać, aby dowiedzieć się o Jezusie czegoś więcej. Bo jeśli środowisko żydowskie usłyszało, urodził się w Betlejem, to już doskonale wiedzieli, Michał 5.1. Oczywiście wy już wiecie, że to Michał 5.1, że to 5.1 w średniowieczu się pojawiło, że na tych zwojach hebrajskich nie było numeracji. To na pewno wiecie, a jak nie wiecie, to teraz już wiecie. Ale oczywiście oni wiedzieli o tym, że był prorok Michał, który mówił o Betlejem. Tego nie mieli greccy, helenistyczni słuchacze, apostołów i uczniów apostolskich. I stąd we wspólnocie braci coraz bardziej zaczęła rodzić się potrzeba, zaczęto dostrzegać potrzebę, aby te opowiadania utrwalić, żeby podać jak gdyby więcej szczegółów, więcej detali. Gdzie był problem? Problem był w tym, między innymi, że Pan nie przyszedł. Dopóki bracia uważali, że Pan przyjdzie szybciutko, róg cuk, rach ciach i skończy się historia, nie było takiej potrzeby. Ale kiedy zaczęli umierać albo ginąć w prześladowaniach świadkowie Jezusa, nagle okazało się, nazwijmy to, niezbędną koniecznością utrwalić na piśmie znajomość osoby Jezusa. Żeby było jasne, gdyby chrześcijaństwo pozostało żydowskie, to by jeszcze ze 200 albo 300 lat nie było potrzeby zapisywania. Ponieważ dla Żydów pismo nie było wcale wiarygodne na zasadzie zapisania czegoś. Nauka była wiarygodna wtedy, jeśli była zachowywana przez uczniów. Oni mieli nią żyć, a nie zapisywać w księdze. Potem to widać, jak z Talmudem było, ale to przy innej okazji, na innym wyjeździe. Tutaj chcę, żebyście tylko wiedzieli, że to środowisko helenistyczne, greckie, ono jak gdyby wymagało, czy oczekiwało księgi, czy tego, że to zostanie napisane.
że zostanie spisana historia, czy też biografia, byśmy powiedzieli, Jezusa. I teraz pierwsze takie próby zaczynają się plus minus lata, koniec lat 50., lata 60. Bo mało jest już świadków. Bo są prześladowania. I teraz ewangeliści, gdy piszą, to piszą jak gdyby do konkretnej grupy słuchaczy. Piszą do konkretnej grupy ludzi. Mają swój cel. Mają swoją misję do wykonania. Chcą, aby ta grupa ludzi poznała Jezusa. Takiego Jezusa, którego oni znali. Uwaga, co powiedziałem. Oni chcą, żeby poznali Jezusa, a nie żeby mieli wiadomości o Jezusie. Może to powiecie, że słówko, ale to nie jest słówko. Bo poznali Jezusa, to znaczy oprócz Pisma jest Duch, który daje życie, że to Pismo jest żywe. A poznali wiedzę o Jezusie, to jest tylko informacja. Tak jak mówiłem, oni znali osobę i chcieli, żeby poznać osobę, a nie żeby zdobyć informację. I dlatego, gdy Ewangelie zostały zapisane, gdy widzimy, że oni wykonali, tak jak tutaj słyszymy u Łukasza, że wykonał doskonałą pracę od początku i do końca, zbadał wszystko, to widzimy, że zostało to zrobione w bardzo konkretnym celu, aby to poznanie Jezusa, którego oni otrzymali, tego Jezusa, którego poznali w katechezie, w pouczeniu apostołów, żeby ich wiara mogła się umocnić przez poznanie i tego, nazwijmy, tego poszerzonego kontekstu. Poznać Jezusa w inny sposób, niż znali Go z tych podstawowych, katechez. I stąd mamy to świadectwo czterech Ewangelii pisanych do różnych wspólnot, które mają to samo zadanie. Tak jak mówiłem, pisane w kontekście wiary, pisane przez wierzących, mają pokazać Jezusa po to, aby w Niego uwierzyli albo umocnili, albo jeszcze bardziej ich wiara się, jeszcze mocniej się umocniła, ugruntowała. To, co chciałbym Wam przedstawić w tej części, mianowicie każda z Ewangelii jest osobną całością, jest zamkniętą całością, ale każda z nich zawiera również pewien porządek. Każda z nich ma pewną chronologię. I teraz od samego początku właściwie we wspólnocie Kościoła było takie pragnienie, czy nie dałoby się jakoś uzgodnić tych wszystkich czterech Ewangelii. Uzgodnić. I były dwie drogi. Jedna z nich próbowała jak gdyby powycinać z wszystkich Ewangelii to, co jest każdej z nich właściwe i utworzyć z tego jedną całość. Zrobić taki kolaż ewangeliczny. Kościół odciął się od tego myślenia. Stwierdzenie nie. Trzeba mieć świadomość różnorodności. Nie można z czterech Ewangelii zrobić jednej Big Ewangelii. I nie jest taki cel.
Ale ta druga droga, ona była troszeczkę inna. Mianowicie spróbowano i próbuje się właściwie do dzisiejszego dnia, jak gdyby z wszystkich Ewangelii, tak jak one są, próbuje się odczytać, czy jest możliwe, jak gdyby zaprezentowanie służby Mesjasza. Jak ona wyglądała, jak ona była wpisana w czasie. Czyli proszę zauważyć, nie chcemy stworzyć jednego dzieła, tylko próbujemy zobaczyć, czy można Ewangelię, czy można Jezusa wpisać w czas, w którym żył. Żeby mieć pewną wizję, jak to jego służba mogła wyglądać. Czyli próba jak gdyby stworzenia takiej biografii Jezusa. Oczywiście ze świadomością, że jest wiele punktów takich niejasnych, że pewne teksty się nakładają, że innych nie można zadatować w taki czy w inny sposób. I dlatego, gdy myślałem o tym, w jaki sposób mam tutaj razem z wami przedstawiać i poznawać Jezusa, pomyślałem sobie, że naprawdę może być wspaniałą dla nas przygodą, jeżeli spróbujemy zobaczyć historię Jezusa i Jego służbę wpisaną w ludzkie dzieje. Czyli próba takiego jak gdyby odkrycia, aha, wyglądało to wtedy i wtedy to było. Czyli jak gdyby takie takie słupy milowe. To, czym się będę posługiwał, czy to, co macie przed sobą, to nie jest owoc mojej pracy. Ja posiłkowałem się bogobojnymi ludźmi, którzy ileś życia swojego stracili na to, żeby coś takiego przygotować. Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski, jeden z nich. Ksiądz, potem był taki jezuita Szczepański, który na początku XX wieku taką harmonię przygotował. Potem pan Wojciechowski robił coś takiego. Są, moi drodzy, więc jest tutaj jak gdyby pewna taka pomoc dla nas, żebyśmy spojrzeli na osobę Jezusa wpisaną w historię. Co jest cechą charakterystyczną? Czego możemy się z tej biografii Mesjasza dowiedzieć? Jak gdyby tak na początku trzeba, i to będzie wprowadzam takie słowo, preegzystencja. Czyli punktem wyjścia jest uświadomić sobie, że Mesjasz jest kimś, kto istniał, zanim się począł i zanim się narodził. Dla nas to jest doświadczenie zupełnie niewyobrażalne, że może ktoś istnieć, zanim się pocznie w łonie kobiety. Ale odnośnie Mesjasza trzeba powiedzieć tak. On istniał, nie, i to mówi preegzystencja, nie tylko zanim się począł w łonie kobiety, on istniał zanim powstał świat i to, co jest szczytem, on zawsze istniał. Preegzystencja. Istniał przed poczęciem i zrodzeniem z kobiety, istniał przed stworzeniem świata, on zawsze istniał. Punkt wyjścia. Potem i o tym odwiecznym istnieniu mówi nam
prolog Ewangelii świętego Jana. Jak gdyby druga odsłona, to pierwsze, ta preegzystencja, to jest coś, co dzieje się w zaświatach. Drugie odsłonięcie to jest historia świata. Mesjasz ma swoją ziemską historię. Mesjasz ma swoje ziemskie korzenie. Można powiedzieć... Mesjasz nie pada z nieba, ale rodzi się z łona żydowskiej kobiety. I ta żydowska kobieta, ona ma swoją historię. Ta żydowska kobieta ma swoje korzenie, które są korzeniami Mesjasza. I dwa rodowody, które są w Ewangeliach, pokazują te korzenie. Nie ukrywam, że mam taki, wydaje mi się, sympatyczny klucz do jednego z rodowodów, ale o tym powiem jutro. Dzisiaj tylko tak, żeby was zachęcić, to chcę, żebyście wiedzieli, że Mesjasz ma też swoje ludzkie korzenie. Mamy więc drugie takie odsłonięcie. Teraz trzecie odsłonięcie. To jest, skoro ma swoje istnienie w zaświatach, skoro ma swoją ziemską historię, to przychodzi ten punkt zero, kiedy Słowo staje się ciałem. I jak gdyby tym pierwszym ziemskim okresem życia Mesjasza to jest to, co nazywamy dzieciństwem. Od poczęcia do 12-letniego Jezusa w świątyni. To jest jak gdyby pierwszy taki blok. Pamiętacie, to było to misterium wcielenia. Czyli wydarzenia związane z Jego przyjściem na świat. Nie wymieniam ich wszystkich, bo to są od A do P. Także, gdy spojrzymy na Jego dzieciństwo i Jego młodość, możemy być zaskoczeni, że później nastaje czas bardzo taki, wielka dyskrecja. Biała plama. Informuje, że Pan Jezus nie wybierał się do Indii, do Kaszmiru, nie pobierał nauki u innych mędrców. Czy ktoś z was jest ciekawy, dlaczego nie? Nie, bo wyzbył się wszechwiedzy. Nikt nie jest ciekawy? No jak ktoś zapyta, no? No właśnie, dobrze, dzięki Magdo za pytanie. Słuchajcie, bo z prostej przyczyny, bo w tym czasie w Izraelu to Jerozolima była stolicą mądrości, a nie Indie czy Kaszmir, nie? Który rabin, który Żyd by biegał do Indii? Żyd szedł do Jerozolimy, bo tam byli najmądrzejsi ludzie. No Jezus nie był głupi, tylko był mądry. I on szedł do Jerozolimy i tam zdobywano wiedzę. Indie nie były, Indie są modne, Indie kręcą ludzi od XIX wieku, Schopenhauera i innych filozofów. Ale w czasach Jezusa to Indie przecież nikogo nie kręciły. Nikt normalny nie myślał o Indiach, tylko każdy normalny myślał o Jerozolimie, nie? A ten mniej taki, który nie mógł być w Jerozolimie, to myślał o swojej synagodze i o swoim rabinie, nie? Bo nic więcej nie potrzebował. Bo Tora była źródłem mądrości. A kto by szukał mądrości poza Torą? Myślę, że nie my. My też szukamy mądrości w naszym Mesjaszu. Więc mamy ten czas, który był dla Jezusa czasem, zajmował się tym, co każdy normalny żydowski chłopak. Czyli przygotowywał się do samodzielnego życia, zdobywał zawód. Uczył się, bo był z zawodu cieślą. No, macie wyznanie wiary Kościoła. I potem zaczyna się po tym czasie milczenia zaczyna się jak gdyby ta publiczna działalność Jezusa. Ona ma takie intro, takie wejście,
mocne uderzenie. To intro związane jest z działaniem jak gdyby takich, no nazwijmy to umownie, sił. Pierwsza siła, która przygotowuje, która jest jak gdyby takim przygotowaniem wejścia Mesjasza, to jest służba Jana Chrzciciela. To jest bardzo mocne uderzenie. Jan wybił ludzi z letargu. Druga siła, która jak gdyby przygotowuje Mesjasza, przygotowuje Mesjaszowi działanie, to jest świadectwo Boga Ojca i świadectwo Ducha Świętego, które dokonuje się w czasie chrztu w Jordanie. I trzecia siła, która przygotowuje im Jezusowi, to jest działanie demona na pustyni. On też swoim działaniem, swoim wypróbowaniem Jezusa, wprowadza Jezusa w jego publiczną działalność. Mamy więc ten pierwszy element publicznej działalności Jezusa. Uwertura, nie? Taka przygrywka, jak zanim zaczyna się akt w operze. Potem jest akt pierwszy tej służby Jezusa. To jest pierwszy rok jego publicznej działalności. Przyjmuję tutaj, moi drodzy, klasyczne datowanie. To znaczy klasyczne w takim znaczeniu od roku 30 do 31 służbę Jezusa przyjmuje trwającą 3 albo 3,5 roku. Oczywiście te daty są umownymi datami. Ale nie jest umowne, że ten pierwszy rok służby był od Paschy do Paschy. I teraz, co było co jest jak gdyby w tym pierwszym roku publicznej działalności Jezusa? Co się tutaj jak gdyby mieści? Najprościej można powiedzieć tak. Jezus zaczyna gromadzić swoich uczniów. Jezus zaczyna odbywać czy pokazywać swoją moc. Tutaj jest Kana Galilejska. Jezus wypędza ze świątyni. Jezus rozmawia z Nikodemem. To jest czas w tym pierwszym roku, kiedy Jan Chrzciciel zostaje zaaresztowany, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką, kiedy mieszkańcy Nazaretu odrzucają jego służbę, kiedy zamieszkuje w Kafarnaum. To jest, moi drodzy, ten pierwszy rok. Działa głównie w Galilei. Można powiedzieć, to jest taki czas, kiedy z jednej strony zrywa więzi ze starym środowiskiem, pojawia się i pokazuje, odkrywa, kim jest i o co chodzi. Ale to, kim jest, pokazuje w sposób, powiedzielibyśmy, no, inny niż wyobrażają sobie ludzie. To znaczy nakazuje ludziom milczenie, nakazuje uzdrowionym, aby nie rozpowiadali o tym, ale ma swoich uczniów. Czyli jak gdyby zaczyna proces tworzenia z nich rybaków, zaczyna tworzyć z nich rybaków ludzi. Potem, gdy przychodzi drugi akt, drugi rok, również od jednej Paschy do drugiej, zaczyna się od Paschy w Jerozolimie, kiedy zostaje uzdrowiony paralityk. To jest, moi drodzy, taki czas, na którym tak bardzo mocno koncentrują się Ewangelie synoptyczne.
To jest czas, kiedy Jezus wygłasza swoje kazania, między innymi swoje programowe kazanie na górze. To jest czas, kiedy Jezus naucza o Królestwie Bożym. To jest czas, kiedy jak gdyby zostają wypowiedziane te główne przypowieści. Ale to jest czas, kiedy Jezus już jest śledzony. To jest ten czas, kiedy Herod jest zaniepokojony. To jest czas, kiedy uczniowie zostają wysyłani na swoją pierwszą misję. To jest wreszcie czas, kiedy Jezus, no powiedzmy, tak można powiedzieć, odkrywa coraz wyraźniej, kim jest. Zwłaszcza swoim uczniom. Teraz uwaga na ostatni punkt. Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum. To jest 6 rozdział od wiersza 22 do 72. To jest, moi drodzy, wydarzenie pod koniec drugiego roku służby Jezusa. Wielki kryzys. Wielki kryzys nie wśród obcych, ale wśród uczniów. Moi drodzy, jest wiosna. Tłum został nakarmiony. W nocy Jezus szedł po jeziorze. Rankiem, gdy naucza w synagodze w Kafarnaum i mówi o tym, kim jest. I mówi o tym, że trzeba przyjmować, że trzeba się karmić nim jak chlebem, że trzeba przyjmować jego ciało. Wielu uczniów Pismo mówi, powiedziało tak, twarda jest ta mowa, któż ją może słuchać. I od tego momentu już z nim nie chodzili. Moi drodzy, to jest jak gdyby taki mocny przesiew, który się dokonuje. Uczniowie zostają jak gdyby, no uczniowie odchodzą, bo nie podoba im się to, co mówi Jezus. To jest moment, kiedy Jezus zaczyna coraz wyraźniej w Galilei piętnować faryzeizm. Bo zaczyna się trzeci rok. Ten trzeci rok to jest rok konfliktu. To jest, zaczął się on konfliktem z uczniami, kiedy odchodzą. Potem pojawiają się te wszystkie sytuacje, kiedy Jezus zaczyna piętnować faryzeuszy. I przychodzi taki moment, kiedy Piotr wyznaje swoją wiarę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wiecie, co robi Jezus w odpowiedzi na wyznanie Piotra? Mocniej? Jeszcze mocniej. To, że wyznaczył go, to jest detal w porównaniu z tym, co zrobił Jezus. Jezus, skoro zobaczył, że oni mają wiarę, że Piotr ma wiarę, Jezus mu odkrywa tajemnicę, Mesjasz będzie cierpiał. To jest, moi drodzy, w tym trzecim odsłonie, w tym trzecim akcie, w tym trzecim roku Piotr dowiaduje się i uczniowie, że Mesjasz będzie cierpiał. I to jest moment, kiedy Piotr mówi nie. I wtedy Jezus mówi, zejdź mi z oczu, diable. Szatanie, bo nie myślisz po ludzku, po Bożemu, ale po ludzku. I to jest sytuacja kryzysu. To jest sytuacja kryzysu, który dotyka wspólnotę uczniów. Bo wydaje się, że to, co mówi Jezus, jest tak inne, tak niezrozumiałe od tego, co oni oczekiwali. I potem, jak gdyby Jezus jeszcze dwukrotnie
będzie im mówił o tym, co ich czeka. Jeszcze będzie im dwukrotnie zapowiadał, że czeka go śmierć, że zostanie zdradzony, że zostanie odrzucony, ale zapowiada, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz, kiedy patrzymy na ten trzeci rok służby Jezusa, to odkrywamy Jego troskę o uczniów, odkrywamy Jego ostatnią drogę do Jerozolimy, widzimy Jego przypowieści, ale najprościej można powiedzieć, widzimy przede wszystkim to, że jest grupa ludzi, którzy Jezusa chcą już zabić. To już jest czas spisku w tym trzecim roku, kiedy ludzie mają już pewną wizję. Chcemy go zabić. Ten człowiek nie może żyć. Można więc, czytając czy odkrywając służbę Jezusa, można dostrzegać, a ci byli z faryzeuszy, zadali mu pytanie: Rabbi, wolno czy nie wolno? Można powiedzieć, że ten trzeci rok służby Jezusa to jest czas, kiedy zbierają się nad nim chmury. I potem zaczyna się czwarty akt. Ten akt nazywamy Wielkim Tygodniem. Przy czym dzieli się ten Wielki Tydzień na czas od wjazdu do Jerozolimy aż do Wielkiego Czwartku. Ten czas wjazdu do Jerozolimy jest czasem, kiedy Baranek Boży wchodzi do miasta, aby złożyć ofiarę. To jest ten czas, kiedy do Jerozolimy przyprowadzano baranki, które miały być złożone na święto Paschy w ofierze. Jezus, gdy wszedł do Jerozolimy, gdy wjechał do Jerozolimy, oczyścił świątynię, wypędzając przekupniów, handlarzy. Wielki Wtorek jest czas dyskusji, jest czas kłótni z uczonymi w piśmie, z przeciwnikami. Jest czasem, kiedy uczniom mówi o końcu świata, kiedy zapowiada sąd ostateczny. Jest czasem tajnej narady Sanhedrynu, żeby Jezusa zgładzić. I jest też czasem zdrady Judasza. I moi drodzy, kiedy patrzymy, kiedy w ten sposób odkrywamy służbę Jezusa w tym czwartym akcie, kiedy widzimy Jezusa, który jest już w Jerozolimie, to chcę, żebyście widzieli, że to, co się dzieje, że Jezus w to wchodzi świadomie, że Jezus wchodzi w pojednaniu z Bogiem, że to, co robi Jezus, ma na celu ocalić jak najwięcej ludzi. Ważne są to momenty, które, ponieważ one pokazują Jezusa jako tego, który jest zatroskany o człowieka aż do końca. Najbardziej znane w biografii Jezusa to jest czas tak zwanego Triduum, trzech dni świętych, czas Jezusa ostatniej wieczerzy, czas męki, czas cierpienia, tortur, śmierć, zmartwychwstanie. Potem przychodzi ten moment, kiedy Jezus spotyka się ze swoimi uczniami przez 40 dni, wstępuje do nieba. I ostatnie, na co zwracamy uwagę, to jest ta publiczna służba Jezusa dzisiaj. Jezusa, który siedzi
Jezusa, który siedzi w niebie. Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. Moi drodzy, to krótka wizja tego, jak osoba Jezusa wpisuje się, czy jak może być przedstawiona w pewnych historycznych, ramach. My w czasie naszego tutaj rozważania spróbujemy skoncentrować się na kilku, na preegzystencji, na tych korzeniach, na dzieciństwie Jezusa. Potem Jego inicjacja, Jego publicznej działalności, słowa Jezusa, czyny Jezusa. Ta cała część związana z trzema aktami publicznej działalności, Jego męka, to zostawiłem na później. Po to, żeby móc Wam w niedzielę zaproponować, czy może byśmy jeszcze raz tutaj przyjechali, żeby dokończyć to, co żeśmy zaczęli. Moi drodzy, to tylko tak trochę. Macie tutaj, wierzę, dobry materiał do studium biblijnego osobistego. Dostaliście taki, dlatego powiedziałem tak w skrócie tylko, bo dałem Wam do ręki materiał, z którego można coś zrobić, To jest coś, co można rzeczywiście swobodnie sobie przeczytać po to, żeby mieć pewien dobrze rozumiany schemat. Żeby wiedzieć, że naprawdę historia Jezusa wydarzyła się, uwaga, a nie zrodziła się w głowie uczniów. Historia Jezusa wydarzyła się, a nie zrodziła się w głowie uczniów. Syn Boży stał się człowiekiem. Naprawdę. Jak człowiek żył, jak człowiek umarł, jak człowiek zmartwychwstał, jak człowiek wstąpił do nieba, jak człowiek siedzi po prawicy Ojca. I jako prawdziwy człowiek wkrótce, mam nadzieję, przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. Amen.